dekanalny dzień skupienia w lwowskiej katedrze. Myślą przewodniczącą spotkania duchowieństwa zostało obrane pytanie, kim jest dla mnie Chrystus i jak odpowiedź na to pytanie pomaga odkryć, kim jestem ja. 16 lutego duchowieństwo lwowskiego dekanatu zebrało się na modlitwę i wspólne przeżycie ćwiczeń duchownych w lwowskiej katedrze. Podczas konferencji ojciec duchowny dekanatu lwowskiego, ojciec Paweł Oduj, przypomniał o głównych zasadach kapłaństwa, prowadzenie innych i możliwość dać się prowadzić, gdzie każdy ma możliwość słuchania, spotykania się i rozpoznawania działania Ducha Świętego w Kościele. Jeśli jest pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, więc można bardzo dużo opowiedzieć, tak? Co ludzie myślą o Jezusie. Myślę, że dyskusja mogła być żywa nawet. Łatwo nam mówić o tym, co mówią inni, albo łatwo nam mówić o tym, co przeczytaliśmy, co gdzieś mogliśmy zobaczyć w jakimś miejscu, nie wiem, na stronie internetowej albo w książce jakiejś. Więc nie tak trudno mówić opinię o Jezusie. One mogą być pewnie szczere, ale nie do końca odpowiadające prawdzie. Myślę, że dzisiaj też pojawiają się w naszej przestrzeni, też w Kościele, dywagacje takie na temat Jezusa, ale bardzo często one są czysto ludzkie. Czyli nie ma tego poznania Jezusa na głębszym poziomie. To są takie wymysły naszej głowy. Intelekt jest ważny, ale bez wiary, nawet jeśli studiujesz teologię, bez wiary. Ważne są bliskie relacje, zażyłe przebywanie z Jezusem, ponieważ poznanie Jezusa odbywa się przez miłość. Podczas wspólnych dyskusji omawiano główne wydarzenia dekanatu w ostatnich miesiącach, a także zaplanowano wspólne inicjatywy duszpasterskie, szczególne te powiązane z wyzwaniami, które stawia przed nami wojna. W listopadzie i u nas to było. Ciele postawieni jako ci, którzy przewodzą temu kościołowi, zawsze każdy potrzebuje ogłoszenia